Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Nastała, radość niebywała, nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała, nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała. Czystej narodzony, świat ten oswobodzi. Z Panny czystej narodzony, świat ten oswobodzi. Anieli śpiewają, Zbawcę wysławiają. Wszystkim ludziom tę nowinę cudną ogłaszają. Wszystkim ludziom tę nowinę cudną ogłaszają. I my też śpiewajmy, Zbawcę wysławiajmy, w prostym żłobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. W prostym żłobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. W prostym żłobie zrodzonemu chwałę, cześć oddajmy. Thank you.
nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Chwałę oddajmy Mu. Jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Chwałę oddajmy Mu. Jak wielki jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. Niech śpiewa cały świat, niech śpiewa. Gwiazdy tak się skrzyły, to narodzenia Pańskiego jest noc. Świat w grzechu grzązł i powstać nie miał siły, aż przyszedł Pan i okazał swą moc. Nadzieja nowa, światu z nieba dana, przez mroki nowa, jutrznia blask i ślep. Schyl czoło swe i padnij na kolana, bo nocy te Zbawiciel zrodził się. Ta święta noc, ta noc, ta święta noc. Już mędrcy przybywają, w ich sercach jasny blask wiary się tli. Za gwiazdą wraz z ufnością pospieszają, by oddać pokłon w pokorze i czci. Nadzieja z nieba dana,
Rok 2021 dobiega końca. Przełom roku zazwyczaj kojarzy nam się z dwoma wydarzeniami. Po pierwsze, wspominamy przyjście na ten świat Chrystusa, Pana Zbawiciela. Oraz niektórzy z nas robią pewne podsumowanie, bilans, rachunek mijającego roku. Nie był to łatwy rok, zarówno dla społeczeństwa, jak i dla Kościoła. Wszyscy odczuwaliśmy różnego rodzaju niedogodności, restrykcje czy ograniczenia. Ale dzięki Bogu dla zboru Kraków-Nowa Huta nie był to zły rok. Dzięki łasce Bożej udało nam się realizować główny cel naszego powołania, mianowicie składać świadectwo o Chrystusie w tym świecie. Nie utonęliśmy w dyskusjach często pozbawionych ewangelicznego sensu, ale dzięki Bożej łasce staraliśmy się służyć Bogu. Bracia, siostry, liderzy służb, starsi Kościoła, przyjaciele, sympatycy zboru, chcę wam bardzo serdecznie podziękować za wasze oddanie, zaangażowanie, za wasze poświęcenie, za wasz trud i za to, że razem służyliśmy naszemu Bogu. Okres świąt to czas wielu zajęć, przygotowań, ale chciałbym się do was zwrócić z takim przesłaniem. Odpocznijcie trochę. Proszę, zróbcie to. Wiem, że chcielibyśmy świętować godnie, z należnym szacunkiem, ale to wymaga dużo pracy, dużo zaangażowania. Proszę, niech te święta nie staną się dla nas ciężarem. Proszę, nie bądźmy umęczeni sprzątaniem, gotowaniem, pieczeniem i znów sprzątaniem, i znów gotowaniem, i znów pieczeniem, i znów jedzeniem. I tak na okrągło przez kilka dni. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o coś wiele poważniejszego. Chodzi o Niego, chodzi o Zbawiciela. Chodzi o wspominanie tego, że Pan Wszechświata stał się człowiekiem, że Król Królów zniżył się do człowieczeństwa i przychodzi na ten świat niezauważalny dla wielu sposób. Przychodzi zwyczajnie, przychodzi po cichu, przychodzi bez fajerwerków. Rodzi się w żydowskiej rodzinie, zgodnie ze słowami proroków, a jego matką jest bogobojna dziewczyna z Nazaretu o imieniu Miriam. Jest poczęty z Ducha Świętego, rodzi się w Betlejem, dlatego jest oczekiwanym Mesjaszem i Zbawicielem świata, Bogiem i człowiekiem. I właśnie o to chodzi, abyśmy potrafili dostrzec ten cud narodzin, ten cud przyjścia Chrystusa na ten świat. Właśnie o to chodzi, żebyśmy potrafili zrozumieć i by nasze serca były w stanie to pojąć, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Abyśmy wierzyli w Zbawiciela, wierzyli całym sercem, wierzyli całym umysłem, a wierząc mieli życie wieczne. A więc bracia, siostry, przyjaciele, słuchacze, nie bądźmy umęczeni świętami, ale radujmy serce Boga, dziękując Bogu za dar Zbawiciela. Na progu nowego roku chciałbym przeczytać jeden fragment i zadedykować go nam wszystkim. List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 1, werset 6. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił w nas także w 2022 roku. Nieważne, jaki to będzie rok,
Nie ma to większego znaczenia. Liczą się nasze serca. Jakie będą nasze serca? Czy będą one płonąć dla Pana, czy będziemy narzekać, jak trudno jest w życiu? Czy będziemy gotowi służyć Bogu pomimo, czy powiemy sobie, że koszt, cena jest zbyt duża? Tak, może przyjdzie nam płacić za naszą wiarę coraz większą cenę. To całkiem prawdopodobne, ale wspomnijmy wtedy naszego Zbawiciela. Wspomnijmy wtedy, jaką On zapłacił cenę, przychodząc na ten świat, i jaką On zapłacił cenę, umierając za nas na krzyżu. W nadchodzącym roku staniemy przed wyborem i decyzją. Chrystus czy kompromis? Takie było, jest i będzie chrześcijaństwo. To ustawiczne wybieranie. Kościół wierny Bogu czy Kościół pełen kompromisów? Kościół płacący cenę czy Kościół idący na skróty? Kościół płonący dla Boga czy Kościół płynący z prądem tego świata? Bracia, siostry, zbierzmy siły. Przed nami cel. Przed nami kolejny rok biegu. Biegu zwycięstwa, biegu triumfu, biegu wiecznej chwały. Każdy bieg ma swoją cenę, ale z nami jest Emanuel, ale z nami jest Pan. Odpocznijmy więc, wspominając przyjście Pana. Przed nami wieczność, ale zanim ona nastanie, przed nami realizacja Bożego powołania i Bożego celu, który On wyznaczył dla Kościoła. Umacniajmy się w Panu i w potężnej Jego mocy. Umacniajmy się w Chrystusie. Umacniajmy się mocą zmartwychwstania i mocą Ducha Świętego. Stańmy razem jako Kościół i oglądajmy chwałę Pana w 2022 roku. Niech nam dobry Bóg błogosławi. Amen. Połączyłeś ziemię z niebem, gdy przyszedłeś na ten świat. Wyczekana Twa obecność od tamtego dnia niesie pokój nam. Teraz naszym jest pragnienie widzieć Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Przeciwko nam, Emanuel, Emanuel, uwielbiony Pan. Oddajemy to Królem naszych serc. Przynosimy Tobie dary, wszystkim tym, co mamy, chcemy służyć Ci. Uczyniłeś nas godnymi, by oddawać Tobie. Głosy w wielu
pokój wypełni świat. Niech w sercach zrodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Niech zabrzmi chwała na wysokości, a pokój wypełni świat. Pokój wypełni świat. Niech w sercach zrodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas. Objawi się w każdym.